Przed nami projekt uchwały nr 2 Rady Miasta Pionki w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. Pani Burmistrz, proszę o zabranie głosu. Uchwała dotyczy zmian w uchwale budżetowej, natomiast w pierwszej kolejności proszę o jej przyjęcie, bo to zmiany dotyczą i okresu wyborczego i okresu między wyborami, a ukonstytuowaniem się Rady i moim ślubowaniem, a szczegółowo tę uchwałę omówi pani skarbnik. W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, a także przychodów budżetu miasta. Plan dochodów zwiększamy o łączną kwotę 3 279 114 zł i zmiany w dochodach przedstawiają się następująco. W dziale 600 zobligowani zostaliśmy do zmiany klasyfikacji budżetowej na zadanie remont ulicy Jana Pawła II w Pionkach. Zadanie było dotychczas zadaniem inwestycyjnym. Zadanie było zadaniem inwestycyjnym do tej pory, natomiast według dysponenta powinno być zadaniem bieżącym. Stąd zmiana klasyfikacji. W dziale 758 zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji ogólnej ulega zwiększeniu subwencja oświatowa o łączną kwotę 2 248 501 zł, a także część rozwojowa subwencji jest to kwota 977 178 zł. W dziale 801 otrzymaliśmy refundację wydatków za zadanie zrealizowane w ubiegłym roku. Jest to zadanie przebudowa istniejącego placu zabaw na placu obok szkoły nr 5, szkoły podstawowej nr 5. W dziale 852 zwiększamy plan dochodów o kwotę 10 200 zł. Otrzymaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Oraz kolejna zmiana w dochodach w dziale 921 o łączną kwotę 11 tysięcy z tytułu otrzymanej dotacji z powiatu radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury wskazanym w uchwale projektu uchwały nr 1. Plan wydatków również ulega zwiększeniu o kwotę 3 727 634 zł 29 groszy. I tu wspomniana wcześniej zmiana klasyfikacji budżetowej w dziale 600. Chodzi o zadanie remont ulicy Aleja Jana Pawła II. Zadanie, jest to zadanie remontowe, wydatek bieżący. W dziale 700 zwiększamy plan wydatków na zadanie remont dachu na budynku EC1 w Pionkach. Uzupełniamy środki, które w poprzednich uchwałach tego roku były zmniejszane. W dziale 750 zwiększamy plan wydatków z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku ze zmianą od 1 stycznia tego roku wysokości odpisu, taka zmiana jest obecnie konieczna. Do końca maja musimy przekazać pierwszą ratę odpisu. W dziale 801 zwiększamy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń od 1 stycznia tego roku i na to przeznaczyliśmy część oświatową subwencji ogólnej oraz jeszcze zmiany również w odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników obsługi i dla nauczycieli. Dział 852. Tu również zwiększenie na Zawodowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także zwiększenie wydatków na dodatki związane z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Kolejne zmiany dział 854 i 855 związane są również ze zwiększeniem odpisu na Zawodowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana w dziale 921 o kwotę 11 tysięcy jest to przeznaczenie wydatków na realizację 3 wydarzeń kulturalnych z powiata radomskim współfinansowane i dział 926 zwiększenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wszystkie te zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 448 520 złotych 29 groszy i będą pokryte przychodami z wolnych środków w tej samej wysokości. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały nr 2. Proszę o zadanie pytań. Pan Radny Krzysztof Ginkowski.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć w tym ostatnim punkcie, o którym Pani Skarbnik mówiła, że w wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się ten deficyt i on będzie pokryty przychodami z wolnych środków. Czy mamy już jeden, myślę, że w maju powinniśmy wiedzieć, jak tak orientacyjnie, ile te wolne środki w ogóle wynoszą, czy nie mamy? Tak, jak najbardziej. Rozporządzenie sprawozdania finansowego bilansu z wykonania budżetu. Wolnych środków mamy na poziomie 2 milionów, w tym jest lokata 500 tysięcy wydzielona na budowę koni. Czy są jeszcze jakieś? Czy są jeszcze jakieś pytania? Zamykam dyskusję w sprawie uchwały numer 2. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały numer 2? Przeciw lub wstrzymał się? Proszę o oddanie głosu. Ogłaszam wyniki. 14 głosów za. Dziękuję za głosowanie. Ja dziękuję też. Dobra, tak moi drodzy, jednokolorowo nie było. Proszę o powagi i spokoju. Przed nami projekt uchwały nr 3 Rady Miasta Pionki w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. Bardzo proszę o zabranie głosu panu burmistrzu. Tutaj została pani głosowo ta uchwała wydzielana, ponieważ ona powinna być też ten punkt powinien znajdować się w zmianie uchwały budżetowej tej poprzednio głosowanej, ale z racji, że to dotyczy tematu dość, nazwijmy to, kontrowersyjnego dla mieszkańców, z którymi się Państwo na pewno stykaliście i stykacie, to dotyczy przesunięcia kwoty 10 tysięcy złotych na projekt, na rzeźbę kweliańskie. Poruszenie wyobraźni. Proszę Państwa, pokrótce omawiając kwestię tej rzeźby, bo w kwestii takiej sztuki, czy czego to dotyczy, to oddam głos Panu Tomaszowi Wróblewskiemu, ale to za moment. Natomiast co do tego, przesuwamy raptem tylko 10 tysięcy złotych, ale moim zdaniem nie stać nas na tę rzeźbę i na to przesunięcie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia lokalizacji tej rzeźby, gdzie byłaby ona zlokalizowana centralnie na Błoniach, w miejscu, gdzie można by było robić imprezy plenerowe, tam jak są te ławy kamienne, na środku tego obszaru, co nam w ogóle uniemożliwi jakiekolwiek zagospodarowanie inne tego placu. Natomiast chyba pierwotnie projektowany był ten plac na jakieś właśnie tego typu imprezy, jak imprezy plenerowe, kino plenerowe, więc nawet tę kwotę 10 tysięcy złotych można by rzeczywiście przeznaczyć, co ze środków, których miałoby być przesunięte na remont dachu przy EC1, bądź nawet na wspomóc jakieś stowarzyszenie. Natomiast moim zdaniem, bo tutaj przesunięcie tego na tę rzeźbę spowoduje, że uwiążemy się kolejnym jakimś kosztem stałym, bo ta rzeźba będzie wymagała z pewnością jakiejś konserwacji, doświetlenia i tym podobnych rzeczy, więc dlatego jest to wydzielone, ta uchwała, każdy z Państwa ma swoją jakąś wrażliwość na sztukę i też nie chciałbym niczego Państwu narzucać, natomiast prosiłbym o nieprzyjmowanie tej uchwały, o jej odrzucenie. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Natomiast w kwestiach szczegółowych, jakie to są kwestie te artystyczne, to jest Pan Tomasz Wróblewski, będzie odpowiadał na te pytania, że jakieś się pojawią. Dziękuję Panie Burmistrzu. Otwieram dyskusję w sprawie projektu uchwały nr 3. Proszę o zadawanie pytań. Do głosu zgłosił się radny Krzysztof Lindowski. Udzielam głos. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Myślę, że nie mogę siebie określić koneserem sztuki, ponieważ sztukę odbieram wzrokowo. Jest to nasze subiektywne odczucie, czy nam się coś podoba, czy nie. Każdy indywidualnie, tak jak mamy.
Na wstępie chciałbym podziękować panu burmistrzowi, bo chyba to jest pierwszy raz, może albo drugi, kiedy wydzielono nam uchwałę. Ja wiem, że Rio ma inne zalecenia i że żeby te uchwały były razem głosowane, co wiele kontrowersji wzbudzało, ale na pewno oszczędza też nam zbędnych rozmów, ponieważ wielokrotnie odrzucaliśmy uchwały, które były bardzo ważne, przez jeden na przykład punkt, który 8 osób, większość nie był dla nas akceptowalny. Na wstępie odnośnie tej uchwały, jak wiemy, bardzo dużo mamy tych rzeźb w naszym mieście. I tak jak każdemu z Państwa, mnie również niektóre się bardzo podobają, niektórych nie rozumiem, ale sztuka, jak budzi kontrowersje, to rzeczywiście podobna jest sztuką. Aczkolwiek w tym przypadku kilka dni starałem się sam sobie odpowiedzieć, co ten kosmos ma oznaczać w naszej przestrzeni piątkowskiej. No wiemy, powiemy zaraz, że tylko 10 tysięcy, ale ja powiem, że aż 10 tysięcy, ponieważ zważają się do mnie różni ludzie, na pewno do pana burmistrza przyjdą w sprawie placów zabaw, gdzie uważam, że nawet kwota 10 tysięcy, gdzie przyjdą na pewno Rada Rodziców, zapowiada się, prosili mnie panu burmistrzowi przekazać z przedszkola w Piątce odnośnie placu zabaw, ponieważ jest tam piaskownica. Myślę, że mieszkańcy tu od pani radnej Sparkowej również, ponieważ tam plac zabaw jest niezbędny między tymi blokami, a miejsce tam jest. I myślę, że każdą taką kwotę, nawet 10 tysięcy, można przeznaczać właśnie na takie rzeczy. Myślę, że wszystko jest ważne w naszym mieście, i sztuka, i sport, i młodzież. Ale to ja mam takie wrażenie, ponieważ nie robiłem żadnych konsultacji ani chyba z radą, ani z mieszkańcami. Myślę, że te decyzje podejmowano jedno, dwu lub trzyosobowo o tych rzeźbach. I to jest tak jak z zupą pomidorową. No każdy lubi, ale nie można jej jeść codziennie przez miesiąc, ponieważ po miesiącu ta zupa stanie się już dla nas taką zupą, no nie bardzo, która jest smaczna. Dlatego mimo wszystko, bo wielokrotnie również byłem za uchwałami, gdzie koło calu powstało bardzo dużo fajnych rzeczy, gdzie powstał ten park również, który jest bardzo ładny. No niestety w tym przypadku będę głosował na nie. Zgodnie też z sytuacją finansową, ponieważ ona nie jest wcale taka kolorowa i myślę, że musimy tak w tym roku skubać, żebyśmy coś naprawdę dla tych mieszkańców zrobili, bo musimy pamiętać i to na początku powiem, że pamiętajmy, że to oni nas wybrali i my jesteśmy ich głosem. I każdy z nas na pewno przed tą uchwałą, również wiem, i koledzy pytali, no i myślę, że też się podzielą z nami tutaj tą wiedzą. Także tyle chciałem. Jeszcze raz dziękuję, że wydzielono tą uchwałę, mimo że tak teoretycznie nie powinniśmy tak robić. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Głos prosił radny Dawid Jaroszek. Bardzo dziękuję, szanowny panie przewodniczący, że oddanie głosu, panie burmistrzu, szanowni państwo, szanowni mieszkańcy. Jak już tutaj mój przedmówca, radny Krzysztof, wspomniał wcześniej, pan burmistrz, rzeźby u nas budzają bardzo wiele kontrowersji. Są głosy negatywne, są głosy pozytywne, jak najbardziej pełna zgoda. Na uwagę zasługuje, szanowni państwo, jedna bardzo istotna rzecz, która chciałbym, żeby tutaj wybrzmiała, aby po tej sesji też nie było żadnych niedomówień. Sprawa finansowa. Do tej rzeźby pozyskujemy kwotę, czyli otrzymujemy 83 tysiące złotych od dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku. Z naszej kwoty, tak jak kolega i pan burmistrz wcześniej wspomnieli, musimy dołożyć z budżetu miasta Piątki 10 tysięcy. Pełna zgoda, że te 10 tysięcy złotych można by było spożytkować całkowicie w innym kierunku, na inne przedsięwzięcie. Natomiast z mojej strony dziś, co do tej konkretnej rzeźby, będę na tak. Natomiast również chciałbym poinformować mieszkańców, jak i szanowną radę, że tak jak już wcześniej wspominałem, wydaje mi się, że już mamy tyle tych rzeźb w naszym mieście, w różnych miejscach, w różnych punktach, że na obecną chwilę można powiedzieć, że chyba wszyscy zgodnie będziemy w pewien sposób ten temat wygaszali, który, tak jak wcześniej mówiliśmy, był bardzo, bardzo kontrowersyjny. Oczywiście szanowna rada według uznania podejmie decyzję. Ja dzisiaj będę na tak, chociażby z tego względu, że otrzymujemy praktycznie 90% środków
zewnętrznych typowo pod tą rzeźbę i tylko na tą rzeźbę. Bo też wiele osób w poprzedniej kadencji pytało mnie, czy jeżeli otrzymujemy na przykład te 83 tysiące złotych, to czy możemy spożytkować na coś innego? Powiedzmy na chodnik, na piaskownicę. No nie, nie, nie możemy, dlatego że to jest docelowo, konkretnie, tylko i wyłącznie na tą rzeźbę. Z mojej strony tyle, ślicznie dziękuję. Pan burmistrz się proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Głos nad głosem. Krzysztof Nikolski. Zgodzę się po części z radnym Dawidem Jaroszkiem. Jednak proszę Państwa, musimy zauważyć jedną też taką rzecz. To będzie wiele inwestycji, wiele kontrowersyjnych też inwestycji, na które również będziemy pozyskiwali środki zewnętrzne, tylko zawsze będziemy, pamiętajmy o tym, że będziemy musieli dokładać, wkład własny musi być do tego, także to nie jest jakieś wielkie przedsięwzięcie, że ja teraz chciałbym jeszcze dopytać do pana Tomasza, gdzie ta rzeźba wcześniej była, skąd się u nas wzięła, jaka jest historia tej rzeźby, czy ona gdzieś była, czy zalegała gdzieś w magazynach jakichś, czy po prostu skąd to się wzięło, bo musicie Państwo pamiętać jedną rzecz, że to nie miasto Pionki dostanie te pieniądze. Miasto Pionki dostanie rzeźbę, za którą będzie musiało później ją utrzymać, czyli ponosimy jakieś koszty. No nikt nam nic za darmo nie zrobi, no nie ma nic życia za darmo. Dlatego zastanówmy się, jak chcemy, bo 10 tysięcy teoretycznie w budżecie, który ma ponad 90 milionów, to nie jest dużo, ale tak naprawdę to jest dużo, bo nie będę skakał po tematach, bo na Młodzież Klub Sportowy Prof. Pionki, ja będę o tym całą kadencję mówił, mam nadzieję, że w budżecie wreszcie zrobimy porządek po 10 latach z tą kwestią. Jest 24 tysiące i rodzice sami muszą po 160 zł dokładać. To jest po prostu skandal, żebyśmy my na szkolenie młodzieży jako miasto dawali no, taki przykład, gdzie w Policznej wójt, w Garbatce pani wójt, no za darmo te dzieci się szkolą. Tam jest kilka grup młodzieżowych i myślę, że my też możemy wygospodarować. A nawet te 10 tysięcy idą w wakacje, to dajmy na te biedne dzieci te 10 tysięcy, żeby pojechały na jakąś półkolonię. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Paweł Kobyla, proszę o głos. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zapominacie Państwo jedno. Może i to jest tylko 10 tysięcy złotych, ale gdzie ta rzeźba jest posadowiona? Zamykamy sobie w łonie, jeżeli będziemy chcieli zrobić jakąś, nie wiem, imprezę plenerową, ta rzeźba nam to uniemożliwi. Nie wiem, kto nad tym dyskutował, bo na pewno nie radzi, gdzie ma być rzeźba postawiona. Może ta rzeźba w Pionkach jest potrzebna, ale na pewno nie w tym miejscu. Dziękuję. 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 Pan Burmistrz, proszę o głos. Tak, proszę Państwa, tak jak tu przedmówcy powiedzieli, Pan Radny Minkowski i Pan Radny Kobyla, bo też o tym chciałem wspomnieć, nie bierzmy sobie tego kłopotu już. Pierwsze to, co nawiązując, co Radny Kobyla powiedział, że i to, co też mówiłem w pierwszej części mojego wystąpienia, że przede wszystkim ograniczymy sobie możliwość dysponowania tym placem, tymi łoniami. Jest to jedyna przestrzeń w mieście, która może być wykorzystana na imprezy plenerowe, typowo w mieście, centralnie ulokowana, bo nie mamy takiego miejsca. Dotychczas jak podczas imprez plenerowych jest ogródek Jordanowski, jest on, preferuje, że tak powiem, tę część miasta, czyli osiedle Podgóry. Natomiast jeżeli jest Calimok, no to bliżej mają mieszkańcy z tamtych osiedli. W tym przypadku mamy fajny plac, fajne miejsce, nie niszczmy go. Druga kwestia to jest to, co zostało wspomniane przez radnego Binkowskiego, że kwestie związane z tym dofinansowaniem. Nie łudźmy się, to jest tylko, jesteśmy tutaj pasem transmisyjnym na zasadzie przekazania środków między Orońskiem a artystą. My z tych pieniędzy de facto nic nie mamy z tego dofinansowania, a nie dość, to jeszcze musimy dorzucić swoje 10 tysięcy. Te 10 tysięcy, które możemy wykorzystać między innymi na ten cel, który Pan Radny wspomniał, Binkowski, ale też chciałem zaznaczyć, na obecnym etapie jesteśmy w dziale dotyczącym promocji minus 2000, więc a idzie sezon, gdzie musimy imprez plenerowych, gdzie trzeba zakupić jakieś nagrody dla dzieci na Dzień Dziecka, bo teraz zaczyna się sezon różnych imprez. Wędkowanie, niewędkowanie, zawody sportowe,
jak my będziemy wyglądać jako miasto, tak? To jest promocja, na którą powinniśmy teraz postawić, to jest promocja, na którą nas stać, nie stać nas na rzeźbę na tym etapie. I bardzo proszę, mówię, nie ubierać mnie w to, tak mówiąc kolokwialnie, ja nie chcę tego realizować, bo nie stać nas na wydatkowanie tych 10 tysięcy złotych w tym przypadku, bo te 80 tysięcy nigdy do nas na zasadzie nie zostanie, nie zagości, a będziemy mieli jeszcze dodatkowo problem z utrzymaniem rzeźby. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. O głos prosi radny Dawid Jarosz. Zapomniałem jeszcze dopytać o istotnej kwestii. Właśnie tutaj radny pan Krzysztof albo Paweł dopytał o to miejsce. Czy to jest konkretnie tylko i wyłącznie to miejsce wskazane i nie możemy już w żadnym innym miejscu tego, tej rzeźby ulokować? Tylko i wyłącznie to miejsce wchodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest nieprawda. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie burmistrzu, czy pan? Pan Woce? Aha. O głos z głosem prosi radny Paweł Kobylas. Proszę bardzo. Wysoka Rado, panie burmistrzu, kolego Dawidzie. No nie jest konkretnie to miejsce, bo oczywiście możemy wnioskować do instytucji, która nam daje te pieniądze o przedstawienie tej rzeźby w innym miejscu. Inne miejsce, no tylko że w dniu dzisiejszym głosujemy stricte w to miejsce. A czy się instytucja zgodzi przedstawieniem go, nie wiem, gdzieś, to teraz to zbywamy. Może tak być, a może tak nie będzie. Więc dlatego dzisiaj głosujemy stricte w Głonie 2 na środku placu, który nam zabiera. Pod koniec placu. Może przekręcenie. Panie burmistrzu. Ja może pan Tomasz Próbulec ci pokaże lokalizację, jak to proszę. Dlaczego, że państwo nie wiedzą? No, że widzimy się tutaj, jeśli to są Błonia. To są wybryki w szpitalu. My mamy tu nas, to jest miejsce. Pod koniec placu i tam, gdzie scena miała być, panie Tomasz, mogę? Bardzo proszę. To jest jeszcze jedna. Może odpowiedzieć, to Tomasz? Pan burmistrz może udzielić głosu swoim pracownikom. Już lepiej to wygląda. Ta czerwona kropka. Tam się będą wyskać scena. Panie burmistrzu, może pan udzielić głosu panu Tomaszowi na moje pytanie? A, tak, tak. To tak jak powiedziałem. Jeżeli są pytania, to proszę kwestie jeszcze artystyczne. Kierować miał do pana Tomasza. Tomaszu, tym przepraszam. Panie radny, proszę. Zadałem pytanie sobie. Proszę zareagować. No dobra, już jest, dziękuję, przepraszam. Panie burmistrzu. Panie Tomaszu, to chciałbym, żeby udzielił nam pan odpowiedzi, jeśli pan zna oczywiście odpowiedź na to pytanie, skąd ta rzeźba, gdzie była wcześniej i no nie historię, no bo każdy może sobie przeczytać o tej rzeźbie, tylko skąd i dlaczego akurat ta i związek jakiś może z Biankami, bo może ja nie... Dziękuję. Panie Tomaszu, zapraszam to do mikrofonu, dobra? Dobrze. Bardzo proszę włączyć panie Tomaszu mikrofon. Będzie to niezbędne do translacji tekstu. Tak jest, to jest rzeźba Beaty Konarskiej. Rzeźba instalacja. To jest rzeźba instalacja, która jest, tak jak wcześniej przedstawiłem, obiektem ruchomym. Siła wiatru, warunki atmosferyczne powodują to, że ona obraca się wokół własnej osi, za każdym razem inaczej pokazując nam tę instalację. Ta instalacja powstała w roku 2022. Wcześniej była eksponowana przed pałacem na terenie Wilanowa. Wystarczająca odpowiedź, panie radny? No tak, dopytałbym, ale to nie ma sensu pytać, dlaczego z Wilanowa została zabrana i dlaczego w Biankach, ale to nie będę, no to już pytał się. Dziękuję. Czy ktoś z radnych jeszcze chce zabrać głos? Może jednak jeszcze ktoś chce zapytać, nie chciałbym być ostatnim zapytającym. Omen, omen. Tak na razie jasno. Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja szanuję pracę pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. 83 tysiące pozyskać, to
To jest bardzo fajna kwota. I w międzyczasie mówiąc tutaj, że będziemy do niej dokładać, do wszystkiego w życiu w naszym mieście dokładamy. Do wszystkiego, każdych naszych działań, które podejmujemy jako Rada Miasta, dokładamy. Chcemy budować ogródki dla dzieci, placy zabaw, pozyskujemy środki, budujemy i dalej konserwujemy, utrzymujemy. Chcemy mieć basen, dbamy o niego, konserwujemy, za chwilę będzie przerwa techniczna. To też są nasze środki do wydawania. Dlatego prosiłbym, żebyśmy spojrzeli może szerzej na ten aspekt tej rzeźby, dlatego że my nawet tereny zielone, które tutaj mamy, musimy robić przetarg i to są potężne pieniądze, panie burmistrzu, na utrzymanie tych naszych pięknych błoni. To jest firma profesjonalna i to widać na każdym kroku, jak oni to pięknie robią, to nie robią za dawno. Podjęliśmy wysiłek, żeby te zielone pionki powstały, to za wiele milionów. I teraz dokładamy, no nie pamiętam, jaki jest wartość tego przetargu, ale coś około 200 tysięcy chyba, czy mniej. No, są to znaczne środki, także prosiłbym, żebyśmy się pochylili. To jest jedna z ostatnich chyba takich transzy pieniędzy na rzeźbę. Dlaczego ostatnie? Dlatego, że widzę, że mamy potrzeby w mieście i one będą generowały coraz większe wydatki, a przed nami naprawdę będą jeszcze trudne decyzje. Nie są to duże pieniądze, dla miasta 10 tysięcy złotych, naprawdę. Ja będę głosował za tą instalacją, żeby ona się pojawiła. Szkoda tylko, że tej konsultacji takiej nie było szeroko społecznej, bo ja uważam, że rzeczywiście błonia w pewnym sensie no mogą taką wartość artystyczną złapać, ale ja osobiście jako ten taki powiedzmy emerytowany sportowiec bardziej bym widział to, tą instalację, tą sztukę nowoczesną przy Orliku, przy ulicy Mickiewicza. Tam jest taka martwa przestrzeń. I wjazd do pionek jest bardzo fajnym miejscem, bo to jest droga główna wojewódzka. Tam będzie za chwilę, może nie za chwilę, ale w przyszłości rondo. I ludzie przejeżdżający tędy no będą zwracać uwagę, że coś ciekawego w tych pionkach jeszcze można zobaczyć. To jest tylko takie moje przemyślenie i chciałbym, żebyśmy to wszystko jakoś tak rozważyli. Dziękuję bardzo. O, przepraszam, ad voce radny Krzysztof. Znów w połowie zgodzę się z panem przewodniczącym, ale pan przewodniczący powiedział jedną taką bardzo zasadniczą rzecz, że chce i nie chce tak naprawdę. Dlaczego chce i dlaczego nie chce, bo chodzi o te błonia. Nie wiem, czy z radnych jest no, nie wiem, to pana radnego panownika nie ma. Czy z radnych poprzedniej kadencji, kiedy podjęto decyzję o miejscu usadowienia tej rzeźby, ktokolwiek z państwa, czy pani Iwona, czy pan Paweł, czy ja, czy pan Włodzimierz, może pan Włodzimierz wiedział. Chciałem odpowiedzieć. To pana Tomasza zapytam i poproszę pana burmistrza później o udzielenie głosu. Czy jak podjęto decyzję o lokalizacji? Ponieważ proszę państwa, tak jak pan Włodzimierz powiedział, to ja będę zachęcał pana Włodzimierza teraz do głosowania przeciw i wytłumaczę dlaczego. Ponieważ panie Włodzimierzu, no skoro instytucja jest ochocza i chętna, to może możemy zmienić, napisać znowu jakiś projekt ze zmianą, której nie możemy teraz dokonać, tak jak powiedział radny Kobylas. I może wróćmy po wakacjach do tego tematu, zobaczymy jak finanse będą się kształtować, inne rzeczy i może także to będę zachęcał do głosowania na nie, ponieważ zamykamy sobie miejsce, o którym powiedział burmistrz. No nie wiem, czy państwo by chcieli. Ja bym chciał zobaczyć na przykład, żeby coś na tych błoniach było zagospodarowane, co pokazali kandydaci na burmistrza i hot doga bym zjadł i wszystko. Także myślę, że nie blokujmy tego miejsca i zagłosujmy na nie. Dziękuję. Dziękuję. O głos poprosił radny Krzysztof Miśkiewicz. Proszę bardzo. Proszę państwa, rozpatrzmy dwie wątpliwości, co do których ta rzeźba mi przytacza. Po pierwsze, wartość użytkowa tej rzeźby, no nie jestem
z kulturoznawcą nie znam się, ale dla mnie jest wątpliwe. Proszę Państwa, kupujemy coś, no co komuś zbywa. Czy do domu kupujemy elementy, wyposażenie jakieś, które komuś zbywa, a nam jest nieprzydatne? Chyba nie. I odejmujemy swoim dzieciom no, pewne rzeczy, które można by było za tą kwotę kupić. 10 tysięcy wydaje się niewielką kwotą, ale proszę Państwa, plac, wartość użytkowa tego placu do organizacji imprez będzie żadna. Nie zorganizujemy nic. Kupimy coś, co skorzysta ktoś inny, a nie my, nie nasze dzieci. Jestem przeciw tej rzeźbie, bo przecież Państwo wiecie, że nie mamy, budżet nie jest z gumy i nikt nie napompuje pieniędzy, żebyśmy rozdawali na lewo i prawo. Ja jestem za tym, żeby te 10 tysięcy przeznaczyć na promocję miasta, żebyśmy mogli dać dzieciom na przykład na Dzień Dziecka w nagrodę za jakieś konkursy lizaka, czy jakiś dyplom, czy inną formę wynagradzania tych dzieci, to będzie z korzyścią dla nas i to nie skorzysta ktoś, autor rzeźby, bo to w tym kierunku idzie, a skorzystają nasze dzieci. W związku z tym, że każdy z Państwa ma już pewien pogląd, wnoszę wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Proszę, padł wniosek formalny pana radnego Krzysztofa Miśniewicza. Proszę o wprowadzenie do systemu. Panie radny, jakby pan mógł przedyktować, żeby panie wprowadziły literalnie wniosek. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania wniosku pana radnego Krzysztofa Miśniewicza. Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Kto z panów, pani radnych jest za wnioskiem? Dziękuję bardzo. 14 głosów za. Zamykam dyskusję. Pan burmistrz prosi o głos. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Czy tylko prosiłbym pana Tomasza o odpowiedź na pytanie odnośnie tych konsultacji, czy były, czy nie były, bo padło takie pytanie. Dziękuję. Zapraszamy pana Tomasza do mikrofonu. Dziękuję bardzo. Ja prosiłbym o sprecyzowanie. A nie, to o to pytał pan Krzysztof. To, aha, rozumiem. O te konsultacje z mieszkańcami i konsultacje społeczne odnośnie tego. Nie z mieszkańcami, nie, natomiast teren wskazała artystka Beata Żbudańska. Ktoś mi postawi rzeźbę w pokoju i ja mam ją na środku. To tak jakby glazurę na środku pokoju, żeby mi podstawiać. Na ścianę, to na szanowni. Proszę Państwa, dyskusja została zamknięta. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 3 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, przeciw lub wstrzymał się? Proszę o oddanie głosu. Już się włącza. Ogłaszam wyniki. Za 2 głosy, przeciw 8, wstrzymujące się 4. Ogłaszam, że uchwała nie została podjęta. Dziękuję. Jeszcze powiem?
Bardzo proszę, panie burmistrzu. Przede wszystkim dziękuję. A teraz chciałbym zawnioskować o 10 minut przerwy, bo musimy nanieść, pani skarbnik musi nanieść autopoprawkę do zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. To jest uchwała, projekt uchwały numer 4. Ogłaszam 10 minut przerwy do czasu, aż pani skarbnik przyjdzie do dokumentu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, proszę o uwagę, wznawiamy obrady. Drugi nadzwyczajny sesji na stacjonki. Przed nami projekt uchwały numer 4. Oddaję głos panu burmistrzowi. Bardzo proszę. Projekt uchwały numer 4 jest wynikiem i niejako, jak już państwo, którzy obserwują sesję Rady Miasta, to wiedzą, że zmiany w uchwale budżetowej wiążą się z tym, że kolejna uchwała, którą należy podjąć, jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, ale w związku z niepodjęciem uchwały dotyczącej rzeźby, czyli projektu numer 3, składam autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej, nie uwzględniającej tej kwoty 10 tysięcy na rzut. Dziękuję bardzo. Proszę o jej przyjęcie w całości. Dziękuję. Informuję państwa radnych, że otrzymałem autopoprawkę. Jak państwo radni będą chcieli taką autopoprawkę otrzymać, będzie znajdowała się ona w Biurze Rady. Będziemy głosować projekt uchwały budżetowej numer 4 z autopoprawką, którą pan burmistrz chciał złożyć. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały numer 4 wraz z autopoprawką złożoną przez pana burmistrza w sprawie zmian letniej prognozy finansowej na lata 2024-2038. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038 wraz z autopoprawką? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Ogłaszam wyniki. 14 za. Uchwała została przyjęta. Dziękuję.